Pytanie o skończoność bądź nieskończoność wszechświata jest jednym z najstarszych pytań naukowych i jednocześnie takich pytań, które apelują do wyobraźni każdego człowieka. Jeżeli wszechświat jest skończony, to co jest poza nim? Jeżeli jest nieskończony, to jak to jest w ogóle możliwe? I tak dalej. Żyjemy w epoce takich wielkich odkryć astronomicznych. Podobnie jak w XIX wieku ziemski glob został pokolorowany, naniesiono na mapę świata, rzeki, góry, morza, jeziora i tak dalej. I wiedza o geografii Ziemi jest już praktycznie pełna. Żyjemy w epoce odkryć astronomicznych, które prawdopodobnie już niedługo pozwolą nam odpowiedzieć definitywnie na pytanie o skończoność bądź nieskończoność, o kształt wszechświata. Jest rzeczą bardzo ciekawą, że głębokie intuicje na temat skończoności, problemu skończoności wszechświata miał Kepler. Ten Kepler, który kojarzy się nam z prawami Keplera, prawami opisującymi ruch planet w Układzie Słonecznym, prawami, które są wciąż jeszcze nauczane w szkołach, miał pewne przeczucia. Ten Kepler, który stał na granicy pomiędzy starożytną nauką a nauką nowożytną, miał zdumiewająco dobre intuicje na temat tego, czy wszechświat jest skończony, czy nieskończony. Zacznijmy od tego, że kiedy kilka lat temu przeprowadzono w Wielkiej Brytanii sondę na temat, kto powiedział "Standing on the shoulders of giants", stojąc na ramionach gigantów, to większość Brytyjczyków przesądziła, że ta fraza pochodzi z tytułu brytyjskiej grupy rockowej Oasis, która wydała album pod takim właśnie tytułem. Ten album ukazał się w roku 2000. Tymczasem zdanie to stanowi inskrypcję na obrzeżu monety dwufuntowej wybitej przez brytyjską mennicę w 1997 roku. Otóż ta inskrypcja znalazła się na tej dwufuntowej obiegowej monecie dla uczczenia 300. rocznicy objęcia kierownictwa mennicy brytyjskiej przez Isaaca Newtona. Tego Newtona, który odkrył prawo powszechnego ciążenia i stworzył podwaliny nowoczesnej fizyki. Otóż Newton w 1676 roku napisał w liście do Roberta Hooka: "If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants." Jeśli mogłem zobaczyć więcej, spojrzeć dalej, to dlatego, że stałem na ramionach gigantów. Tymi gigantami, gigantami myśli, o których Newton na pewno pamiętał, choć bardzo rzadko w swoich publicznych wypowiedziach chciał to przyznawać, jednym z tych gigantów był Kepler. A dlaczego? O tym w dalszej części wykładu. Kepler żył na przełomie XVI i XVII wieku. Jest bardzo ciekawą postacią. Tutaj jest przedstawiony na obrazie przy globusie. Dwa globusy, które należały do Keplera, znajdują się w żaganiu. I Kepler powinien nas interesować między innymi dlatego, że należy do bardzo nielicznej grupy wielkich twórców nauki czy kultury, którzy mieszkali i tworzyli na terenie dzisiejszej Polski. Kepler, urodzony w Wejderstadt w Niemczech, który kształcił się w Austrii, długo pracował w Pradze, dwa ostatnie lata życia spędził w żaganiu jako gość księcia Wallensteina, dowódcy armii cesarskiej w czasie wojny 30-letniej. Postaci skądinąd ciekawej, był jego gościem i był autorem horoskopów, które mu stawiał. Również sprawa tych horoskopów jest bardzo ciekawa. Otóż Kepler był z krwi i kości uczonym, zmuszony do dorabiania sobie horoskopami, próbował robić to w sposób możliwie rzetelny. Przez wiele lat obserwował zjawiska meteorologiczne, notował je i próbował znaleźć korelacje pomiędzy ludzkimi losami a tym, co działo się na niebie. A więc widać, że nawet w takiej zupełnie nienaukowej działalności Kepler próbował realizować swoje naukowe podejście i naukowe metody. Wszystkim Kepler kojarzy się z odkryciem praw ruchu planet. To było rzeczywiście genialne odkrycie. Pamiętajmy o tym, że Kepler nie dysponował ani aparatem matematycznym, ani nie dysponował takimi obserwacjami, jakimi dysponowali jego następcy.
Odkrycie przez Keplera praw ruchu planet, odkrycie tego, że planety krążą po elipsach, a nie po kołach, było przełomem znacznie głębszym niż nam się wydaje. Odejście od koła to było odejście od tej starożytnej tęsknoty i starożytnych wyobrażeń o roli, jaką odgrywają tak zwane doskonałe twory geometryczne, a więc okręgi, sfery w przyrodzie. I w dalszej części wykładu zobaczymy, że Kepler całe życie mocował się z takim właśnie podejściem, ale potrafił je w sobie przełamać. Kepler był postacią zupełnie niezwykłą, a jego dokonania są pewnie niedoceniane. Oto lista oryginalnych dokonań Keplera. Poza tym, że Kepler jako pierwszy prawidłowo wyjaśnił ruch planet i stworzył podstawy mechaniki nieba, to pamiętajmy, że te prawa to były pierwsze od czasów starożytności, właściwie od czasów Pitagorejczyków, od prawa Archimedesa, ogólne prawa fizyki. Przed Keplerem uczeni, łącznie z Kopernikiem, opowiadali o tym, jaki jest wszechświat. Opisywali go, interpretowali, ale nie tworzyli ogólnych teorii. System Kopernika to był system, który opisywał ten konkretny układ planetarny. Nie miał żadnych ambicji, żadnych aspiracji do ogólności. Kepler po raz pierwszy stworzył prawa, które miały charakter ogólny. Kepler nie mówił, że Jowisz porusza się w taki czy inny sposób. Kepler mówił, planeta krążąca wokół gwiazdy porusza się w taki, a taki sposób. To mogła być dowolna planeta, to mogła być dowolna gwiazda. Kepler był wybitnym optykiem. Był pierwszym, który badał powstawanie obrazów w camera obscura, a więc w takiej kamerze bez soczewki. Był pierwszym, który wyjaśnił mechanizm widzenia, powstawania obrazów na dnie oka. Był pierwszym, który zaprojektował okulary, zarówno dla krótko, jak i dalekowidzów. Kepler wyjaśnił rolę obuocznego widzenia w ocenianiu odległości. Kepler pierwszy opisał powstawanie obrazów rzeczywistych i pozornych, odwróconych, prostych i ich powiększenia. Był pierwszym, który wyjaśnił zasady działania teleskopu. On nie zbudował teleskopu, ale zaproponował budowę teleskopów. Był wreszcie pierwszym, który opisał i wyjaśnił zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia. To już jak na początek XVII wieku jest całkiem zaawansowana fizyka. Ponadto Kepler podał podstawy rachunku całkowego. Kepler był miłośnikiem wina i zadał sobie pytanie, jak obliczyć na podstawie wysokości, głębokości wina w beczce, jak obliczyć, ile tego wina jest. I Kepler posłużył się tutaj no właściwie tym, co potem powtórzył Newton. Dzielił tę beczkę na warstwy i sumował je. Wynalazł więc taki prymitywny rachunek całkowy. Był pierwszym, który wyjaśnił powstawanie przypływów i odpływów morza jako działanie księżyca. I to jest rzecz bardzo ciekawa. Otóż Kepler wyraźnie pisał, że gdyby Ziemia przestała przytrzymywać wody w morzach i oceanach, to woda przeskoczyłaby na księżyc. A więc on miał już bardzo głębokie intuicje dotyczące prawa powszechnego ciążenia. Mało tego, w jego tekstach można doszukać się śladów, że on był bliski odkrycia prawa odwrotnych kwadratów, a więc tej zależności, którą odkrył dla prawa powszechnego ciążenia Newton. Kepler był naprawdę jeden krok od odkrycia prawa grawitacji. Kepler wreszcie pierwszy próbował mierzyć paralaksy, a więc zmiany położenia pobliskich gwiazd na tle gwiazd odległych. Brak widocznych paralaks był jednym z zarzutów, które stosowali przeciwnicy teorii Kopernika. Kopernik zupełnie słusznie i z dobrą intuicją odpowiadał, że paralaks nie widać, dlatego że nawet najbliższe gwiazdy znajdują się na tyle daleko, że zmiana ich położenia na niebie w wyniku rocznego ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca jest zbyt mała, żeby to zauważyć. Miał rację. Pierwsze paralaksy zmierzono dopiero na początku XIX wieku. Zrobił to Bessel. Kepler wreszcie pierwszy zasugerował, że Słońce się obraca, a więc, że sama gwiazda obraca się. Kepler pierwszy podał tabelę logarytmów obliczonych czysto matematycznie. Logarytmy Napier, francuski matematyk, odkrył za życia Keplera i Kepler natychmiast zdał sobie sprawę z tego, jak to jest potężne narzędzie. Kepler wykonywał skomplikowane obliczenia na potrzeby określania
orbit planet. Otóż logarytmy, które pozwalają zastępować skomplikowane mnożenia dodawaniami, no usprawniały. To był jego taki kalkulator. To było coś, co mu pozwalało te rachunki przeprowadzać efektywnie. Pierwszy Kepler wprowadził termin satelita. Kepler jako pierwszy ustalił akceptowaną do dzisiaj datę narodzin Jezusa. Jak wiadomo, Jezus narodził się kilka lat przed narodzeniem Jezusa. Próba ustalenia dokładnej daty narodzin Jezusa w V wieku przez jednego z mnichów wprowadziła błąd o kilka lat, który musimy akceptować do dzisiaj, ale tak naprawdę historyczny Jezus urodził się kilka lat przed naszą erą. Wreszcie Kepler napisał pierwszą w dziejach książkę fantastyczno-naukową zatytułowaną Sen albo Astronomia Księżycowa, książkę o podróży na Księżyc, a więc na 200 kilkadziesiąt lat przed Juliuszem Wernem. Ta książka jest bardzo ciekawa i niedługo ukaże się po polsku. Otóż w tej książce Kepler opisuje, ubiera tę historię podróży na Księżyc w konwencję snu. A robi to dlatego, aby wystrzec się zarzutów, jakie wtedy mogła postawić mu inkwizycja. Kepler był bardzo przejęty losem Giordano Bruno, wielokrotnie pisał o nim biedny Giordano. Matka Keplera była uwięziona przez inkwizycję z pomówienia o czary i Kepler przez wiele lat wydał wszystkie pieniądze, jakie miał, po to, żeby ją z tego więzienia wydobyć, co mu się zresztą udało. Kepler wreszcie był pierwszym uczonym utrzymującym się z pracy uczonego. Pamiętajmy, że Kopernik miał zagwarantowane stałe źródło dochodów jako kanonik kapituły fromborskiej. Galileusz był bogaty z domu. Natomiast Kepler pochodził z ubogiej rodziny, miał do szkoły pod górkę i pod wiatr. Mimo to, dzięki swojemu ogromnemu talentowi i pracowitości, otrzymał posadę cesarskiego matematyka po Tychonie Brahe, i piastował to stanowisko przez 29 lat. Nie było to wdzięczne zajęcie, jako że dość wysoka pensja przypisana do tego stanowiska nie była wypłacana przez cesarza w gotówce. Cesarz zlecał miastom, które mu podlegały, wypłacanie określonych kwot Keplerowi. Jako że był to czas wojny 30-letniej, i miasta poza swoim normalnym skąpstwem miały różne inne potrzeby, zwlekały z tymi wydatkami, co tragicznie zaważyło na losie Keplera. Kepler w 1630 roku musiał jechać konno pod koniec listopada do Ratyzbony, aby upomnieć się o należne mu pieniądze. I ta podróż z żagania do Ratyzbony kosztowała go życie. Zmarł w Ratyzbonie, pochowany w anonimowym, masowym grobie. Tak skończyło się życie tego wielkiego geniusza, o którym Newton mówił, że był jednym z tych gigantów, na ramionach których on sam stał. Zacznijmy od tego, że Kepler wywodził się z tej tradycji nauki starożytnej, a więc tej nauki, która mówi... która usiłowała budować fizykę w gruncie rzeczy na liczbach naturalnych. Tak jak Pitagorejczycy szukali związku pomiędzy wysokością tonu wydawanego przez struna a jej długością, iż usiłowali znaleźć ten związek w stosunku liczb naturalnych, tak Kepler miał podejście do odziedziczone po swoich poprzednikach, również po Koperniku, podejście polegające na poszukiwaniu odbicia w rzeczywistości, w naturze, w przyrodzie, pewnego porządku istniejącego w świecie abstrakcyjnym, a więc w geometrii, w figurach platońskich. Kepler usiłował badać wszechświat, badając związki pomiędzy bryłami platońskimi. Tych brył platońskich, jak wiemy, jest 5. Keplerowi do opisu rzeczywistości, do opisu orbit planet, te bryły nie wystarczały. Otóż Kepler był na tyle genialny, że mocując się z tymi bryłami platońskimi, które jak wiemy mają wszystkie ściany jednakowe, wszystkie krawędzie jednakowe i są wypukłe, Kepler zrezygnował z tego warunku wypukłości, co pozwoliło mu odkryć 2 dodatkowe bryły doskonałe, a więc takie bryły, które mają wszystkie ściany i wszystkie krawędzie jednakowe, ale nie są wypukłe.
Dopiero 200 lat później odkryto dwie pozostałe takie bryły i to już są wszystkie bryły doskonałe, nawet przy rezygnacji z warunków wypukłości tych brył. Po co były mu potrzebne takie bryły platońskie? Ano Kepler usiłował znaleźć porządek we wszechświecie, badając te bryły. Stworzył piękny model Układu Słonecznego. Model polegający na tym, że orbitę w sferę dopasowaną do orbity najodleglejszej znanej wówczas planety, a więc Saturna, wpisywał doskonałą bryłę platońską, sześcian. W ten sześcian wpisywał kolejną sferę, której wielkie koło miało odpowiadać orbicie Jowisza. Z kolei w tę sferę wpisywał kolejną bryłę platońską, a w nią kolejną sferę odpowiadającą orbicie Marsa. I tak dalej. Na tym rysunku widzimy powiększenie tej centralnej części modelu. Otóż używając brył platońskich, opisujących je i wpisanych w nie sfer i wielkich kół na tych sferach, Kepler zbudował model Układu Słonecznego, który był bliski rzeczywistemu układowi planetarnemu. Kepler sądził, że odstępstwa pomiędzy tym, co obserwuje na niebie, a tym pięknym modelem, no, wymagają jakiejś drobnej korekty, ale on sądził, że ta zbieżność rozmiarów orbit z tak zbudowanym modelem nie może być przypadkowa. To go utwierdzało w tym anachronicznym, właśnie takim platońskim, idealistycznym takim podejściu do opisu rzeczywistości. Kepler był tak przejęty tym modelem, że przekonał nawet władze jednego z niemieckich miast do wyasygnowania kilkudziesięciu kilogramów srebra na wykonanie w materii takiego modelu. To wcale nie jest takie proste. Jak się ktoś zastanowi, jak jubiler, czy złotnik, czy ktoś miałby wykonywać taki model, to wcale nie jest takie proste. Model nigdy nie został wykonany. Srebro wróciło do właścicieli i zostało zużyte na inne cele. Kepler był teoretykiem muzyki. Usiłował, też sądził, że właśnie ta fizyka budowana na liczbach naturalnych, na stosunkach liczb naturalnych, nie może być czymś przypadkowym, że to musi mieć jakiś związek z rzeczywistością, taką materialną rzeczywistością. Otóż Kepler stworzył w jednym ze swoich dzieł taką skalę harmoniczną, muzyczną, która miała, jak to pisał, odzwierciedlać tę harmonię sfer. Miała odzwierciedlać pewien porządek panujący w Układzie Słonecznym. Jak to robił? Na podstawie różnych stosunków, które wyznaczał, na przykład stosunków maksymalnych prędkości, czy maksymalnych odległości, czy minimalnych odległości, budował melodię, jaką miały według niego wygrywać poszczególne planety. Przepisałem ten zapis z dzieła Keplera w nowoczesnej, współczesnej notacji nutowej i wyglądałoby to mniej więcej w ten sposób. No, dla przykładu Ziemia miałaby wygrywać taką oto melodię. Za to Księżyc taką. Możemy się śmiać z takiego podejścia do opisywania wszechświata, ale tak naprawdę wszystko to, co robią fizycy, niewiele odbiega w swym ogólnym zarysie, w swym podejściu od tego, co robił Kepler. Przecież nic innego fizycy nie robią, jak tylko poszukują symetrii, poszukują ukrytych w przyrodzie symetrii i to poczynając od fizyki ciała stałego, gdzie badamy symetrię cząsteczki wody, czy kryształu diamentu, czy fulleronu, aż po najbardziej nowoczesną fizykę, gdzie szukamy ukrytych symetrii w prawach przyrody. I tak naprawdę ta współczesna fizyka używa coraz bardziej skomplikowanego aparatu matematycznego, ale tylko po to, aby odkrywać coraz głębsze, bardziej fundamentalne, prostsze symetrie. Tak więc Kepler wcale nie był taki
daleki od racji, kiedy usiłując znaleźć symetrię, proporcje, no poszukiwał porządku, poszukiwał tych ogólnych praw, które udało mu się w końcu w postaci tych praw Keplera opisujących ruch planet odnaleźć. Poglądy kosmologiczne Keplera wzięły swój początek od supernowej, gwiazdy, która wybuchła w 1604 roku i która była tak jasna, że została dostrzeżona przez wszystkich astronomów. Nauka w Europie wtedy już była na tyle rozwinięta, że nie przegapiono jej tak, jak przegapiono supernową, która wybuchła w 1054 roku. Supernową z 1054 roku odnotowano w wielu cywilizacjach. Odnotowali ją Chińczycy, odnotowali ją mieszkańcy Ameryki. Natomiast z niewiadomych powodów ta gwiazda, która przez szereg dni była tak jasna, że świeciła w dzień, nie została zanotowana w żadnej europejskiej kronice. No, chyba trzeba to wyjaśnić tylko brakiem takiej intelektualnej otwartości na przyjęcie zjawiska, które nie mieściło się w schemacie pojęciowym dominującym w owych czasach. Otóż w 1604 roku supernowa w gwiazdozbiorze Wężownika została dostrzeżona, natomiast jej interpretacja stała się przedmiotem sporów kosmologicznych i to wiążących się z problemem skończoności i nieskończoności Wszechświata.